Czuwaj, jest ze mną Mira. Czuwaj, dzień dobry. Tak, i dzisiaj zadam kilka pytań. Tak, to może ja szybko pokrótce opowiem o sobie. Jestem Mira w środowisku harcerskim ogólnie, nie tylko w ZHR-ze. Jestem kojarzona jako Lykosia. Tworzę na mediach społecznościowych różne krótkie przedstawienia opowiadające o tym, jak to jest być harcerzem. Oraz przybliżam po prostu metodykę nie tylko wędrowniczą, ale i inne, harcerską, zuchową, harcerzy starszych, wszystkim osobom, nie tylko harcerzom, ale i też cywilom, że tak to nazwę. I chyba tyle ode mnie. Okej, no to zacznijmy od pytań. Jak zaczęła się twoja harcerska przygoda? Jak to się stało, że dołączyłaś do harcerstwa? To jest zabawna historia, która pokazuje o tym, jak bardzo próżna jestem. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ja zostałam harcerką w 2012 roku, jak miałam 11 lat, we wrześniu. Po prostu w trakcie lekcji weszła do sali druhna, która była wtedy przyboczną, później była drużynową. Druhna Peszka powiedziała, że będzie spotkanie dla dziewczyn z czwartej klasy. Oczywiście chłopcy wybuchli, powiedzieli, że oni też chcą, ale to nie było spotkanie dla chłopaków, to było tylko dla dziewczyn. Tak? I poszłyśmy się tam spotkać na auli, takiej dużej sali. I druhna Peszka przybliżyła nam pokrótce, czym jest harcerstwo, a dokładniej czym jest ta konkretna drużyna, w której ona była, w której ja też później byłam w drużynie harcerek ze ZHR-u. I mniej więcej w taki sposób zostałam, że zobaczyłam tą Peszkę i pomyślałam sobie, że ona ma super ładny mundur i że ja też taki chcę. I dokładnie tak to wyglądało. Po prostu uznałam, że mundur jest ładny, że też chcę taki mundur. Mama powiedziała, że po pierwszej zbiórce mi nie kupi munduru, więc ja poszłam na 3-4, mama mi kupiła mundur, a ja zostałam w harcerstwie. No, to właśnie może nam opowiesz o swoim mundurze, bo jak widać, trochę się różni od tego z ZHP. Tak, mogę powiedzieć przede wszystkim, że ja mam rozwinięte rękawy, ale regulaminowo jest powiedziane niekoniecznie to, że mają być one cały czas podwinięte, ale że można je spuścić, na przykład w wyniosłych sytuacjach. Ja tą sytuację traktuję za poważną, więc sobie spuściłam rękawy. Mogę jeszcze powiedzieć o tym, że przede wszystkim niedawno nasze mundury przeszły reformę. To nie jest tak, że w tym momencie są jedynie dwuczęściowe mundury. Są też jednoczęściowe. Guziki są wtedy skrojone mniej więcej na wysokość pępka, tam gdzie jest pas, i poniżej jest gładka spódnica. Ja mam na sobie dwuczęściowy mundur. Różni się kolorem i krojem, ale tak naprawdę budową tutaj wszystko jest to samo. Mamy tutaj guziki do kołnierza, mamy miejsce na chustę, mamy tu guzik, co jest dosyć nowe u nas w mundurach, wcześniej tego nie było. Jak ktoś miał cywila pod spodem, to go było widać. W tym momencie już tego nie widać, na szczęście. Mamy dziurki na krzyż. One są już jakby fabrycznie robione, mechanicznie, co jest bardzo dużym ułatwieniem. Tam trzeba co prawda użyć noża, żeby założyć ten krzyż przy krzyżowaniu, że tak to określę. Ale są te dziurki, co jest nowe. Mamy oczywiście pagony, tutaj miejsce na sznur funkcyjny. I co by tutaj dalej powiedzieć? Nowością jest to, że jest suwak z tyłu spódnicy, którego się notorycznie zapomina zapiąć. Jest to całkiem kłopotliwe. No, to chyba tyle. No, a może opowiedziałabyś o tych wszystkich swoich różnych, które masz tutaj poprzyczepiane, różne, bo widzę, że... Odznaki i inne odznaczenia. Tak, dokładnie. Przede wszystkim może zacznę od tego, że tutaj się nosi sznur funkcyjny, co jest takie samo i w ZHP-ie, i w ZHR-ze. Sznury funkcyjne się różnią. Wasze są splecione takim splotem gładkim, że tak powiem, jednolitym. U nas jest to splot zrobiony z bodajże trzech sznurów. Zaraz zobaczymy. Tak, z trzech sznurków. Tutaj mamy akurat rozwalony jeden sznur funkcyjny. I te sznury są grubsze na pewno, składnicy są droższe i na pewno bardziej się błyszczą. Tak naprawdę niczym innym się nie różnią. O kolorze za chwilę powiem. Tutaj nosi się plakietkę z nazwą drużyny, ewentualnie z nazwą miasta i oczywiście lilijkę instruktorską, jak się jest instruktorem. I tu jest miejsce również na naramiennik wędrowniczy. U nas naramiennik ma inny kolor niż w ZHP oraz ma inną trochę symbolikę, inaczej się go zdobywa. Nie będę teraz w to wchodzić. Lecimy dalej. Jest tutaj miejsce na naszywkę z kursu metodycznego oraz tutaj jest miejsce na wyszywanie sprawności. Ja nigdy nie wyszywałam sprawności, bo w drużynie harcerek nie było tego zwyczaju, a w drużynie wędrowniczek sprawności się nie zdobywa. I tutaj mam coś takiego, co jest pagonem próby na stopień instruktorski. Jak możecie po granatowym kolorze zauważyć, jest to stopień przewodniczki. I tutaj, tu jest krzyż. My wybijamy stopnie na krzyżu. Raczej się nie wybija stopni
tak to nazwę wybija, na patkach na pagonie. I tak, co mogę powiedzieć? U nas skórkę instruktorską zuchową nosi się po tej stronie, nie po tej. Zwiesza się skórkę tutaj i na, jak ktoś jest instruktorem metodyki zuchowej, to lilijkę instruktorską przypina najczęściej na tej skórce, a poniżej ma znaczek zucha. Wiem, że w ZHP się nosi tutaj. Jak to jeszcze działa, to może kiedy indziej wytłumaczę, jak będzie okazja. Ta kieszeń, tutaj mamy oczywiście naszywkę ZHR, która od reformy mundurów jest naszywana automatycznie. Kupuje się mundur z naszytym już tutaj ZHR-em i to samo u dziewczyn i u chłopców. I tutaj jest kieszeń, na której można nosić co się chce. Najczęściej nosi się tutaj naszywki okolicznościowe. Na przykład ostatnio pojawiły się naszywki z Dnia Polskiej Harcerki, ale ja go nie naszyłam, ponieważ ja jej nie naszyłam, tej plakietki, ponieważ niedługo pojawią się jeszcze inne i ja będę miała tą inną. Co ja mogę więcej powiedzieć? Tutaj mam znaczek harcerskiej grupy filmowej, znaczek z pagonu jednego mojej koleżanki. Mam krzyż, ponieważ jestem osobą wierzącą, jak większość osób w ZHR-ze. Większość, nie wszystkie. I mam tutaj swoją odznakę a propos tego, że jestem warszawianką, a propos mojej historii mojej rodziny i tak dalej. Co do sznurów może wspomnę. Sznury kolorystycznie zgadzają się wszystkie. Znaczą to samo, poza kolorem czerwonym. W ZHP-ie czerwony sznur najczęściej oznacza przewodniczącego kółka zainteresowań. Jakoś tak to się nazywa, nie? No tak. U nas czerwony sznur nosi kwatermistrz. Czerwony spod ramienia. Czyli tak jak tutaj u nas się nosi przybocznej, to tak samo się nosi czerwony, że się po prostu tak wkłada rękaw. Więc to jest taka jedna dosyć spora różnica. Nie nasuwa się żadnych suwaków, które świadczą o tym, co, jaką rolę pełnimy w drużynie, czy w chówcu, czy w chorągwi i tak dalej. Są po prostu te beczki. Czasami się zdarzają takie anomalie, że tak to nazwę, że na przykład brązowy sznur z czerwoną beczką to po prostu najczęściej oznacza, że ktoś jest pełnowymiarowym zastępowym, a w czasie wolnym kwatermistrzuje. Tak, coś takiego. To są takie wymysły, które pojedyncze jednostki sobie wymyślają i zazwyczaj tego nie trzeba ustalać z nikim wyżej. No, to jeszcze mam pytanie. A czy macie jakieś takie wydarzenia charakteryzujące Waszą organizację? Takie, żebyśmy tylko my mieli? To wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Na pewno są to zloty ileślecia ZHR-u, tam w zależności od tego, ilolecie to jest, no to wiecie, ostatnio było, był zlot 30-lecia ZHR-u, no to było takie stricte nasze wydarzenie. Co prawda były na nim osoby z innych organizacji, reprezentanci, no ale to wiecie, tak głównie skierowane do osób z ZHR-u. A tak, to oczywiście spędzamy wspólnie takie dni jak Dzień Myśli Braterskiej, Dzień Polskiej Harcerki. Nie wiem, czy wy macie obchody Dnia Polskiej Harcerki? Tak, znaczy u nas troszkę mniej to się obchodzi, ale wiem, że właśnie wiele osób bardzo obchodzi także. U nas to jest olbrzymie święto dla dziewczyn. Okazja, żeby dostać od harcerzy kwiatki, róże. Jak któraś nie dostanie, to wiecie, to później jest powód do poważnego focha, więc radzę pamiętać o kwiatkach dla dziewczyn. No i chyba w sumie tyle tak naprawdę. Okej, okay. A twoje najlepsze harcerskie wspomnienie, takie, które do końca życia zapamiętasz? Mogę powiedzieć, że wszelkie kursy są dla mnie niesamowite. Na pewno niesamowity był dla mnie kurs metodyczny mój, kurs metodyki wędrowniczej Roysty, który właśnie to jest listek dębowy Agricola Wędrownicza 21, czyli z tego roku. U nas wszystkie dziewczęta, które są po Agricoli, Agricola to są kursy metodyczne dla harcerek i wędrowniczek, mają wyszyty taki liść. Jeżeli ten liść jest błękitny, to znaczy, że to był metodyk zimowy. Jeżeli jest zielony, to znaczy, że to był letni w trakcie wakacji. I na pewno ten kurs metodyki był wyjątkowy dla mnie i był piękny, ale był trudny. Jak myślę, każde metodyki. Przede wszystkim związane z zaliczeniami, z oddawaniami różnych planów pracy napisanych dla nieistniejącej drużyny i tak dalej. I jeszcze kurs PWD, dziedzictwo, którego w trakcie jestem. To jest coś wyjątkowego dla mnie w tym momencie i bardzo się cieszę, że mogę odkrywać te odmęty bycia instruktorką i tak dalej. Cieszę się, że już niedługo może nią zostanę, mam nadzieję. Wszyscy trzymamy tak mocno kciuki. A dziękuję. I to są takie dwa kursy, które w tym momencie i przeżywam nadal,
i które zostawiły mi wspaniałe wspomnienia. Tak naprawdę w tym momencie też każdym pięknym wspomnieniem jest dla mnie przebywanie z moją drużyną wędrowniczą, która jest spełnieniem moich marzeń, w których jestem przyboczną i z którą bardzo chcę działać, nie? Na pewno to jest... Właśnie, widzimy, że jesteś przyboczną, tak jak wspomniałaś, jesteś przyboczną drużyny wędrowniczej. Mhm. A czy pełniłaś jeszcze jakieś inne funkcje? Tak. Jak byłam mała, czyli dopiero co jak wstąpiłam do harcerstwa, moja zastępowa uznała, że będę pod zastępową, ale tak bardzo nieoficjalnie. Nie miałam ani sznura, wtedy ta funkcja też oficjalnie nie istniała, nie była nadawana przez drużynową. Była odgórnie zlecana przez zastępową i nikt się tym za bardzo nie przejmował. Swego czasu opiekowałam się też tak zwanym proporcem, ja tak mówiłam na proporzec, bo nie wiedziałam, czym jest proporzec, a wiecie, jak małe dziecko nie wie, czym jest proporzec, to zamienia sobie słowa na te, które jakoś tam brzmią mu. Więc zajmowałam się troporcem, później byłam zastępową. Zastępową byłam przez 2 lata i byłam później przez 2,5 roku przyboczną w drużynie harcerek. Następnie miałam 2 lata przerwy i byłam, jestem przyboczną w drużynie wędrowniczek. Tak. Właśnie słyszałam, że dosyć niedawno zostałaś, także chciałabym też zgłosić, znaczy złożyć Ci duże gratulacje. Dziękuję. I muszę Ci powiedzieć ciekawostkę, że zostałaś równy rok, tego samego dnia, równy rok później niż ja przyboczna. Tak? Tego samego dnia, równy rok później, także... Czuję motylki w brzuchu. Także, no fajnie i bardzo gratuluję i ogólnie dziękuję bardzo za wywiad. O, to ja dziękuję, to bardzo ogromna radość z mojej strony, że mogłam Ci go udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.